okazjonalnie startujesz w Mistrzostwach Polski. Mamy przerwę między sezonami. Jakie plany na przyszły sezon i czy mocno trenujesz na śniegu? No cóż, przed nami sezon 2011 oczywiście. Przygotowuję się do niego jak najlepiej potrafię. Prawda jest taka, że na pewno pojadę w Mistrzostwach Słowacji. Pojadę w wybranych rajdach w Czechach. No to jest taki mój standard. Mam tam układ wyrobiony, już od paru lat startuję. Cieszy mnie fakt, że na pewno w związku z tym wystartuję dwukrotnie w ramach Mistrzostw Polski, bo będzie to rajd rzeszowski, rajd Koszyc, które są łączonymi eliminacjami. Ale przyznam się również szczerze, że jest duża szansa, abym wystartował w przyszłym roku jednak w Mistrzostwach Polski również i połączył obydwa czempionaty. I tak naprawdę to jest takim teraz najważniejszym tematem dla mnie, i który staram się dopiąć i bardzo mocno nad tym pracuję. Więc szczerze mówiąc też tak naprawdę nie mam czasu na to, żeby jeździć rajdówką czy treningówką, którą też notabene nie posiadam na ten moment. Druga sprawa jest taka, że jeśli chodzi o treningi, to pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza i faktycznie odwiedź, która przyszła, zaburza jakiekolwiek marzenia o tym, żeby pojeździć po śniegu. Natomiast bardzo dobrze przygotowuję się kondycyjnie, zresztą jak co roku, bo to jest też dla mnie bardzo ważne przygotowanie do sezonu i myślę, że jeśli chodzi o sprawy tutaj przygotowawcze, nie będzie żadnego problemu. No, jedyną trudnością jest budżet, który musimy uzbierać, dosyć pokaźny, bo auto, którym chciałbym startować, jest oczywiście drogie, jak wszyscy kibice rajdowi wiedzą, auta Super 2000 są piekielnie drogie. Także mam nadzieję... A propos auta Super 2000, FIA wprowadza nową klasę R4, czyli takich bardziej przerobionych Enek. Jak oceniasz szansę tego auta i czy nie rozważasz takiej klasy? Nie, no oczywiście, że myślę o takim rozwiązaniu, aczkolwiek tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy, co będzie w tych samochodach, bo jeszcze nie ma pełnej homologacji, co będzie zawierał ten kit, co będzie zawierał w Subaru, co będzie zawierał, jak to będzie wyglądało w Mitsubishi na przykład. Myślę, że takie auto będzie szybkie, szczególnie na polskich OS-ach, gdzie już w zeszłym roku Kajtek pokazał autem N-grupowym, że można wygrywać. Polskie OS-y są bardzo specyficzne, tak więc myślę, że te auta będą piekielnie szybkie, ale z drugiej strony Super 2000 też będzie się rozwijać. Frajda z jazdy na pewno jest nieporównywalnie większa, a mimo wszystko dla mnie jednak liczy się ten fan, to przyjemność, uczucie, że mogę sobie tak, a nie inaczej zmienić bieg, tak, a nie inaczej się to auto prowadzi, tak, a nie inaczej hamuje. Także tutaj, jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie wolę jeździć Super 2000, ale życie pokaże. No, zobaczymy, tak jak mówię, ile będzie kosztować jeden samochód, ile drugi, bo dalej do końca nikt jeszcze nie jest w stanie w 100% sprecyzować. Za dużo jest niewiadomych, a z drugiej strony rajd jest tuż, także myślę, że wielu zawodników ma ten sam problem, co ja. Powiedz, twój pilot z zeszłego sezonu zapowiedział powrót na trasy Mistrzostw Polski i rezygnuje ze startów zagranicznych. W związku z tym musisz zaprosić kogoś na prawy fotel nowego. Albo z przeszłości pilota. Kto to będzie? No na razie jeszcze nie mogę zdradzić, bo to nie jest moment taki dla innych. Ktoś nowy czy ktoś wróci? Zobaczymy. Dobrze, a w tej chwili jeździsz w obecnej chwili na torze WRT Karting w Tychach. Powiedz, jak to wpływa na przygotowania pod kątem jazdy samochodem na OS-ach, ewentualnie na drodze publicznej? Nie, no oczywiście, na pewno jest to jakiś sposób przygotowań. No ja tak z dużym dystansem podchodzę do rywalizacji na kartingach. Traktuję to zdecydowanie bardziej jako zabawę niż jako jakikolwiek sposób właśnie przygotowania się do sezonu rajdowego. Może jednym pomaga bardziej, no mnie zdecydowanie mniej. Natomiast uważam, że jest to wspaniały sposób, jeśli chodzi o przygotowanie przyszłych kierowców tak naprawdę. Tak, bo na kartingu uczymy się poślizgu, uczymy się panowania, właściwych reakcji, zakładania tej przysłowowej, nie mogę się wysłowić, kontry. Także myślę, że dla zwykłych, nazwijmy tak, uczestników ruchu drogowego jest to wspaniały trening i wspaniała forma doskonalenia umiejętności.